Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Mamy dzisiaj poniedziałek. Ja wczoraj wystartowałem w niedzielę około godziny 21, więc dzisiaj nocka jest za mną przejechana. Czekam właśnie na rozładunek sobie towaru. Już od jakiejś godzinki czasu w tym miejscu stoi, nic się nie dzieje. Załadunek już na dzisiaj mam ogarnięty, kolejną robotę. Podlatuję 120 km dalej i ładuję towar docelowo do Austrii. W Austrii będą dwa rozładunki. I jeden mam możliwość, żeby zrzucić dzisiaj jeszcze, bo mam tam 300 km od załadunku. Ale jeżeli tak dalej będzie, to po prostu... W sensie tak dalej będzie się tutaj to przeciągać. To nie wiem, czy mi się uda to rozładować jeszcze dzisiaj. Ale chyba już wózkowy do mnie jedzie. Tak, jedzie do mnie wózkowy. Więc zaraz się odzywam, jak tylko mnie rozładują. I powiem Wam, co dalej. No i dobra, ja już jestem rozładowany. Idę po papiery. Wypiszę jeszcze tachobuka. Jadę się podstawić na ten załadunek. Więc jeżeli wszystko pójdzie dobrze na załadunku i nie będę musiał teraz czekać tutaj na papiery z pół godziny, to jest szansa, że jeszcze uda mi się ten jeden rozładunek ściągnąć dzisiaj. No i dobra, papiery odebrane. Szybciutko teraz jeszcze tacho. Jeszcze tylko na ochronę muszę podjechać, zostawić jeden dokument i po prostu jadę się podstawić na ten załadunek. Bądźmy dobrej myśli, jeżeli chodzi o zrzutkę tego towaru, bo fajnie by było, jakby mi się to udało zrobić dzisiaj, ponieważ po prostu jutro bym mógł coś już ładować, myślę, bo bym zrzucił to, poszedłbym spać na jakieś 6-7 godzin, znowu bym dzisiaj musiał nockę jechać, ale jutro bym nie stracił dnia, tylko po prostu bym już załadował we wtorek jakiś towar. A jeżeli nie uda mi się rozładować dzisiaj tej pierwszej zrzutki w Austrii, no to raczej mizerne są szanse na to, że uda mi się załadować coś we wtorek innego. No i dobra, ja już jestem na załadunku. Idę się zameldować, ale nie wiem, czy to jest wejście, bo biuro było z tamtej strony i nie wiem, czy od dobrej strony przyjechałem. Ale nie, są tu jakieś drzwiczki, więc idę się zameldować. Widzę, że jakiś busik na niemieckich się ładuje, więc zobaczymy, ile będę musiał czekać. Tutaj będą do zabierania materace. No i dobra, mam się podstawiać pod rampę numer 5 tutaj koło tego busika. No i będą najprawdopodobniej ładować, z tego co zrozumiałem. Więc jestem w ciągu dalszym dobrej myśli, jeżeli chodzi o ten rozładunek jeszcze dzisiejszy, bo tam jest niby do godziny 18 firma otwarta, ale też nie wiem, czy do końca tak jest, bo na tych magazynach to jakiś duży magazyn będzie meblowy, więc oni mogą mieć na przykład godziny specjalne wyznaczone na rozładunki i załadunki, więc nie wiem, mogą rozładowywać tylko do 14, ale w każdym bądź razie no będę chciał podjechać pod firmę i się wszystkiego tam dowiedzieć. Ja już jestem podstawiony, za chwilkę mają ładować i powiem Wam tak, wyszło nawet lepiej niż myślałem, ponieważ okazało się, że nie będzie dwóch rozładunków w Austrii, tylko jest jeden w kodzie 8141. No i wyszło to tak, że już w sumie na jutro możemy szukać jakiejś robotki. Tak więc teraz tylko załadują ten towar, ja się zabiorę teraz za śniadanko, pojadę zatankować, zjeżdżam na parking i idę w kimono, bo jestem troszeczkę zmęczony, pospałem tylko dzisiaj 4,5 godziny w nocy. No i pośpię sobie z 6-7 godzin i znowu na nockę wyskoczę jakoś. Więc odzywam się do Was, jak będę tylko i wyłącznie już załadowany, albo jak już będę po prostu na parkingu. No i dobra, ja już jestem załadowany i można startować. Jadę jeszcze tutaj sobie na stację zatankować paliwo, bo jest rezerwa, już żyd się świeci. 675 km ładownych, 7 godzin i 30 minut jazdy. Śniadanko sobie już ogarnęłem, zjadłem, więc zaraz sobie po prostu staję gdzieś na parkingu przy autostradzie i idę spać na 3-4 godzinki. No i troszeczkę nocki mi się wydaje, że dzisiaj zarwiemy. No ale dobra, no trzeba troszeczkę pospać, odespać, odpocząć. Nic się tutaj tak naprawdę pod względem deski ani z zewnątrz, z wyglądu nie zmieniło.
więc myślę, że tutaj pokażę Wam tylko i wyłącznie te miejsce, które jest właśnie tutaj za mną. Spanie jak spanie, za siedzeniami, tylko że mamy tutaj też formę jak w poprzednim naszym Masterze, bo mam dwa samochody, które oferują spanie za siedzeniami, ale też z dodatkiem takim, że po prostu tutaj mamy twin cuby, czyli mamy kurnik i spanie na dole. Więc tak to wygląda i jak teraz Wam tak powiedzieć mogę w zupełności szczerze, bo już mam te auta, na tamtym przejeździłem, na tym dopiero zacząłem, bo wsiadłem dopiero niedawno i powiem Wam teraz tak. Jak odbierałem tamtego spojkara XL-a, myślałem, że nie da się zrobić lepszej zabudowy. Odebrałem tego motowektora, teraz już mam zdanie całkiem zmieszane, ale bardziej bym się przychylił na tą zabudowę, na której teraz jestem tutaj, ponieważ uważam, że chyba jest lepsza niż tamta tego spojkara XL-ka. Zresztą sami zaraz zobaczycie, bo jak stanę na parkingu, to po prostu Wam pokażę tutaj dostępność schowków, jak to tutaj wszystko wygląda, tak na spokojnie, ale nie będę po prostu nagrywał jakiegoś osobnego odcinka, bo jest to bez sensu. Masterka jak masterka, a tutaj nie muszę Wam pokazywać, że tak powiem, znaczy może inaczej. Nie muszę aż tak dużo poświęcać czasu, aby po prostu Wam tutaj pokazać te miejsce, które jest przeznaczone tutaj w tym busie do odpoczynku. Tak więc jak zjadę na parking, to zaraz Wam tutaj wszystko pokażę. No i dobra, moi drodzy, ja ustoję, no i tak jak Wam mówiłem, pokażę Wam tą zabudowę. Od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie od miejsca na dole. Tutaj z tego co wiem, to chyba jest 70 albo 60 pod względem szerokości, jeżeli chodzi o łóżko, więc spokojnie wystarczy, żeby się wyspać. Tutaj mamy panel sterowania oświetleniem i oczywiście możliwość ładowania telefonów i innych urządzeń tylko za pomocą USB. Fajny ten panel LED-owy jest, bo jest jasno. Bardzo fajnie się w nocy po prostu przy tym siedzi i spędza czas w aucie. Na dole jeszcze, co jest ważne, to na pewno schowki. Są duże i głębokie, jeszcze z oświetleniem, więc fajnie, nie musimy nic szukać po ciemku albo gdzieś tam świecić sobie telefonem z jednej i z drugiej strony. Tutaj mamy sterowanie Webastem. I tutaj powiem Wam szczerze, że pierwszy raz spotkałem się w zabudowie, że jest zainstalowany czujnik dymu. Bardzo fajnie, bardzo duży plus dla motowektora za to, że po prostu instalują takie czujniki, ponieważ uważam osobiście, że w każdym aucie, gdzie jest po prostu instalowane Webasto, powinno być po prostu, powinien być ten czujnik dymu. No dla bezpieczeństwa, no wiadomo, będzie coś się kopciło, coś się paliło, no to czujnik nas obudzi i będziemy mogli uciec. A już było kilka sytuacji takich, gdzie przez Webasto się po prostu autka podpalały, spalały. No ale tak to już jest. I teraz jesteśmy u góry. Zobaczcie, moi drodzy, ile tutaj jest miejsca. Dwie osoby spokojnie tutaj się wysypiają. Bardzo fajnie wymyślili, że dali w końcu zasłonkę tutaj na ten szyberdach, na to wyjście ewakuacyjne. Bo jak się stanie po prostu pod latarnią, no to przynajmniej nie będzie tak świeciło światło do środka. No i tutaj to samo co na dole, tylko że tutaj mamy większy panel ten LED-owy, bardzo fajne w ogóle światło, tak samo fajnie się przy tym po prostu siedzi, miłe dla oka, takie przyjemne. No i tutaj też panel na ładowanie tylko i wyłącznie USB. Oczywiście powiem Wam szczerze, że jeszcze jest miejsce, jedno zaraz Wam na dole pokażę, żeby sobie właśnie lodóweczkę podpiąć na normalne takie gniazdko, żebyście sobie mogli lodóweczkę włączyć. Tutaj po prostu w tym panelu i w tamtym na dole tego nie ma, więc jest tylko tam na dole, zaraz Wam po prostu pokażę. I co tu dużo mówić, sami widzicie, bardzo fajnie, tutaj mamy jedno okienko do otwierania, drugie okienko do otwierania. Miejsca jest bardzo dużo, miejsca bardzo dużo i powiem Wam szczerze, że daje ogromny plus motowektorowi za tą zabudowę i bardzo chętnie bym jeszcze zamówił jedno takie autko i najprawdopodobniej też tak będzie niedługo w tej zabudowie, bo jestem naprawdę mega zadowolony i uważam, że ten wybór właśnie tego po prostu modelu, tej zabudowy jest naprawdę bardzo dobrym wyborem, więc mogę Wam polecić, na pewno. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, żeby kupić, to mogę Wam po prostu polecić. Zresztą sami sobie widzicie też, jak to wygląda. A jeżeli chodzi o te gniazdko, które jest po prostu jeszcze tutaj na dole do lodóweczki, no to ono znajduje się tutaj i teraz pewnie się zastanawiacie, dlaczego lodówki nie mam wsadzonej tutaj. Ponieważ moja lodówka jest za wysoka i po prostu tutaj ten wywiecznik, co zasysa powietrze do lodówki, po prostu jest zasłonięty przez to i mogłaby się lodóweczka spalić. Też był tutaj stolik. Ja ten stolik odkręciłem, ponieważ myślałem, że jak odkręcę ten stolik, bo był dość gruby, to po prostu zmieści mi się ta lodówka, ale jednak się nie zmieściła i musi być
póki co, na razie tak. Więc to byłoby na tyle, po prostu jeżeli chodzi o zabudowę, bo nie będę Wam pokazywał po prostu tego, co tutaj jest z przodu w tym Masterze, bo to wszystko jest to samo, co w poprzednich tych nowych modelach. Tak więc tak to wygląda, zabudowa moim zdaniem na ogromny plus, więc śmiało mogę Wam ją polecić, więc zobaczymy. Myślę, że kolejne autko, które będę zamawiał już niedługo, w tej samej konfiguracji, z tą zabudową, bo zabudowa naprawdę mega. Podzielcie się po prostu w komentarzach Waszą opinią, co sądzicie o tej zabudowie. Bardzo chętnie poczytam komentarze. Ja idę teraz w kimono na 3-4 godzinki i odezwę się, jak będę startował dalej. Zjeżdżamy na wagę, znaczy na wagę, tego to jeszcze nie wiem, na auto Hoffa. Nie wiem, jaki jest powód zatrzymania, zaraz się przekonam. Bite Folgen jest. Więc jedziemy. Zaprowadzili mnie w takie pole i w sumie obyło się bez jakichś problemów, tylko po prostu skontrolowali to, co jest na aucie. Chcieli mnie na wagę wziąć, ale już waga była zamknięta, więc sprawdzili tylko i wyłącznie dokumenty, CMR-kę. Zrobili mi alkotest, czy nie jestem pod wpływem i tyle. Taka rutynowa kontrola, ale jedziemy dalej, bo jest co robić. Tylko jeszcze linkę celną przełożę i sobie ogarnę dokumenty, wszystkie trzeba by na pewno mi oddali. Znaczy się raczej na 100%, ale zawsze sobie sprawdzić lepiej. Nawet jakby teraz w sumie tak sobie człowiek pomyślał, by pojechali z tymi dokumentami, to gdzie ich szukać? Znaczy by tutaj trzeba było dzwonić na jakiś pobliski komisariat. No ale dobra, odzywam się, jak będę dalej. Jeszcze 520 km do rozładunku. No i dobra, ja już jestem na rozładunku. Idę się zameldować z papierami, ale nie wiem, czy wjechałem od dobrej strony, bo widzę, że tam jest miejsce chyba rozładunku, ale idę tutaj się dowiedzieć, więc najwyżej przejadę tam na drugą stronę za chwilę. No i tak jak przypuszczałem, jednak z drugiej strony, bo tutaj są jakieś inne magazyny nienależące do tej firmy, więc jadę tam na drugą stronę. No i dobra, muszę chwileczkę poczekać, zaraz ktoś ma po mnie wyjść i powie mi, pod którą rampę mam się podstawić, więc ja idę teraz sobie otworzyć autko, już z tyłu przygotować do rozładunku. I myślę, że odzywam się do Was już, jak będę po prostu rozładowany i będę wyjeżdżał na kolejny załadunek. Mam 35 km, więc niecała godzinka podlotu do załadunku, więc odezwę się za chwilę. No i dobra, ja właśnie już sobie zatankowałem paliwo, rozładowałem. Na tym rozładunku trochę się spędziło dzisiaj czasu, bo trzeba było rozładowywać samemu, jeszcze segregować te meble. Najgorsza możliwa robota, jak to może być, trafić właśnie na rozładunek mebli. W większości wszystkie meble, jak się wozi, to praktycznie samemu trzeba rozładowywać. I teraz sytuacja wygląda następująco. Jadę się podstawić na załadunek. Na 13.04 powinienem być tam na miejscu. 35 km. No i powiem Wam, że już myślałem, że nie zdążę tego załadować, bo tylko załadunek jest do 14, ale mam jeszcze godzinkę zapasu, więc odzywam się do Was, jak już będę tam na miejscu. A jeszcze powiem Wam tak, że jadę do Włoch dzisiaj. Dzisiaj jedziemy do Włoch. Dokładnie w okolice San Marino, albo chyba nawet do San Marino. Więc tak dzisiaj będzie wyglądała robotka. I na jutro, w sumie też już jest nagrana robota. Podlatujemy jutro po rozładunku 150 km dalej i zabieramy towar. Towar z powrotem na Niemcy. Tak więc zaraz się odzywam. Ja już właśnie, moi drodzy, jestem na załadunku. Kazali mi podjechać tutaj, od drugiej strony. Tam też gdzieś jest biuro. Tak więc zaraz, jak tutaj będę już załadowany i będę wyjeżdżał, no to się odzywam. Już ładujemy 5 takich palet, więc zaraz tylko zamknę auto, pójdę odebrać dokumenty, CMR-kę muszę wypisać swoją i będziemy mogli jechać. No i dobra, CMR-ka wypisana, autko załadowane, idę odebrać resztę dokumentów i postępel do CMR-ki i startujemy. Za chwilę się odzywam. No i dobra, wyjeżdżam z firmy. Godzina 14.11. Zaraz wyjeżdżam na autostradę i staję na jakiś obiad. 663 km ładowne. Mam nadzieję tylko, że tutaj w dobrym miejscu wyjeżdżam. Tak, tutaj jest wyjście, wyjazd. Przyjazd na 21.13, no ale doliczę sobie jeszcze godzinkę na jakiś obiad, to myślę, że jakoś około 23 powinniśmy być po robocie. Fajnie, że tutaj szybko udało się załadować i poszło to w miarę sprawnie. 5 palet, 588 kg.
Powiem wam, moi drodzy, że myślałem, że jadę gdzieś w okolice San Marino, a ja jednak jadę bezpośrednio do San Marino i z racji tego, że po prostu, jak wiemy, San Marino to jest państwo w państwie, tak jak w Rzymie Watykan, to po prostu musiałem jeszcze przed chwileczką stanąć i się upewnić, czy aby na pewno mam wszystkie dokumenty do odprawy, ale ja oczywiście tej odprawy mieć nie będę, bo więc tylko mam te dokumenty do wglądu na granicy i bezpośrednio wjeżdżam do San Marino, więc o tyle dobrze. Więc taka informacja dla was z mojej strony. Mam troszeczkę do autostrady, aby się przebić, więc myślę, że za jakieś pół godzinki dopiero będzie obiad. Godzina 18:06, 374 jeszcze kilometry mam do rozładunku. Nawigacja pokazuje mi przyjazd na 22:18, ale plan mam taki, żeby zrobić sobie pauzę jakoś od godziny 20:00-20:30, ponieważ dzisiaj o 21:00 jest Liga Mistrzów, gra PSG z Red Lipskiem, więc koniecznie chcę sobie obejrzeć to spotkanie, więc myślę, że gdzieś tak 20:00-20:30 znajdę się już na parkingu i te 2 godzinki 15 zostawię sobie na rano. I mam nadzieję, że póki co dalej będzie ta droga tak wyglądała, bo dzisiaj naprawdę bardzo przyjemnie się jechało, bez żadnych jakichś tutaj niespodzianek i na granicach też w sumie żadnych problemów nie było, żadnych kontroli, więc oby tak zostało do zakończenia dzisiejszego dnia. Tak więc ja myślę, że się odzywam do was już jak będę po prostu zjeżdżał na pauzę. No i dobra, godzinka 50 niecała została mi na rano. W takim oto miejscu sobie stoję, dość duży parking przy autostradzie, pusty, z busików tylko ja tutaj stoję. I co, odpalam sobie zaraz tego mecza, idę jeszcze do toalety i odzywam się, myślę, że do was dopiero jutro rano, jak będę startował na rozładunek. Jeżeli chodzi o kilometry, to jeszcze 160 km zostało do rozładunku. Słyszymy się rano. Moi drodzy, ja już właśnie jestem rozładowany, jesteśmy w San Marino. I też z tego miejsca oczywiście zakończam odcineczek, tak więc jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, no i nie zapomnijcie wpadać do mnie na Instagrama. I co? Kontynuacja tego kółka, na którym jestem, będzie oczywiście w następnym odcinku, tak więc trzymajcie się i do usłyszenia.